Chciałbym powiedzieć o tym czołgu coś dobrego, no ale w sumie niewiele tego będzie. Co mi się w nim podoba? No to faktycznie pancerz. Ale poza tym pancerzem już niestety nic. Zapraszam do materiału. K2 to radziecki czołg ciężki premium, który pojawił się w grze na licytacji, na aukcji bodajże można było go wyrwać. No i właśnie tam ja go zdobyłem. Jest to kolejna radziecka premka 8 tieru, kolejny czołg ciężki premium na tym poziomie. Natomiast no, zdecydowanie nie jest to czołg ciężki premium najlepszy. Powiedziałbym, że jest to jedna z bardziej irytujących maszyn, bo o ile faktycznie pancerz w wielu sytuacjach potrafi naprawdę sporo odbić. Oczywiście jak to pancerz w locie, często do momentu, gdy ktoś nie załaduje golda, albo gdy będą znali nasze weak spoty, będą klepać nas na przykład po wieży, ale faktycznie tym czołgiem idzie często bardzo dużo na siebie przyjąć. Tylko, że oprócz odbijania, no to wypada jednak, żeby czołg potrafił strzelać, żeby zadawać nim całkiem konkretne uszkodzenia. A z tym tutaj bywa niestety różnie. Gdybyśmy jeszcze mieli jakieś bonusy za odbijanie, no to pewnie byłoby przyjemniej. 4 załogantów, jeśli chodzi o wyposażenie, stabilizator, jak dla mnie musi być, dlatego że stabilizacja na tym pojeździe jest dramatyczna. Dosyłacz, niestety DPM, to jest kolejna wada tego czołgu, oraz turbo. Nawet z różowym turbo będziecie mieli wrażenie, że zepsuł wam się silnik. Tak jak wam powiedziałem, no pancerz to jest plus. A na minus? Słaba stabilizacja, słaba celność, słaba mobilność, słaby DPM, tylko 6 stopni depresji działa. No ogólnie mocno irytujący pojazd, słaba penetracja na pocisku zwykłym, dobra penetracja na hicie, nawet bardzo dobra. Ale to i tak jest no, trochę za mało, żeby skutecznie tym czołgiem walczyć w wielu bitwach. Nie jest to pojazd do takiej regularnej, dobrej gry zazwyczaj. Najczęściej jest to czołg raczej sytuacyjny. Jeśli chodzi o zarabianie, no to problemem tutaj jest penetracja na pociskach zwykłych. Zobaczcie sobie na działo 122, która strzela po 390, a celność 0,44, czyli naprawdę słaba. Do tego słaba stabilizacja i no, jeśli chodzi o DPM bazowy 1560, więc dramat z tymi różnymi tutaj duperelami, a nawet 2000 nie mam. Czas celowania też bardzo, bardzo długi. Tylko 203 peny na podstawce, co dzisiaj na czołgu ciężkim z tak słabym DPM-em, z tak słabą stabilizacją i celnością, no to jest coś dziwnego. Na minus 270 na hitach, no to jest akurat plus. Jeżeli tego czołgu nie macie, absolutnie nic was nie ominęło, niczego nie straciliście. Ja bardzo dużo złych słów na temat tego czołgu na streamach wypowiadałem. Cieszę się, że wbiłem masterkę, cieszę się, że zajęło mi to tylko 51 bitew, bo myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej. Gram z racjami bojowymi, żeby poprawić gdzieś tam badziewne parametry tego działa, chociaż i tak uważam, że no, niestety tyle, ile nerwów ten czołg potrafi dawać, no to nie jest maszyna, którą ja mogę wam polecić. Jest dużo lepszych premek ósmotierowych do zarabiania, dużo przyjemniejszych. Jeśli chodzi o czołgi premium radzieckie, to i Defender jest lepszy, i przede wszystkim dwururka, a myślę, że jeszcze wiele osób znajdzie coś dla siebie wśród innych premek. To by było na tyle, jeśli chodzi o takie w miarę szybkie omówienie z garażu. Natomiast no jak to na każdym czołgu, czasami też zdarzy wam się fajna bitwa i teraz taką bitwę z lepszym wynikiem chciałbym wam zaprezentować. I lecimy, moi drodzy, z tą bitewką. Zaprezentuję wam jedną powtórkę dzisiaj, być może jeszcze na kanał wrzucę taką składaną bitwę z kilku perspektyw, w której między innymi też ja grałem K2. W Plutonie byłem z Alhantalasem i Malinowym Ludzikiem. Malinowy na fałce drzewkowej na bunkrze, natomiast Alhantalas na Pelegrinim. Mamy tutaj mapę Zatoka Małży. Dajcie proszę znać, co wy sądzicie o tej mapie. Ja muszę przyznać, że w tym ostatnim czasie, jak WOTA grałem, dość często mi te mapy losuje, ale ostatnio grałem głównie TDK-ami, więc no, granie tutaj polegało głównie na staniu w jednym krzaku z tej strony, w jednym krzaku z tej strony. Jeśli chodzi o inne sektory mapy, za bardzo wypowiadać się
Nie mogę. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, bo tego wam nie pokazałem, no to na pewno ulepszenie polowe do zasięgu widzenia, do poprawy celności, no takie dość standardowe. Tutaj staram się pojechać ostrzej, poza tym fajnie się tym czołgiem robi naprawdę side-scrapa. I można sporo na siebie przyjąć, co zobaczycie w tej bitwie, chyba że traficie na kogoś, kto ma odpowiednią penetrację i wie, gdzie was strzelać, albo kto będzie wiedział, że na przykład bijąc was po wieży, po dachu wieży, można wam zrobić duże kuku, jeżeli odpowiednio ma się do tego odpowiednie narzędzia. 381 uszkodzeń zrobionych, dojeżdża malinowy ludzik. No i staram się z malinowym ludzikiem oczywiście tutaj też podjechać. Bizonte może grać na wieżę. Są dwie arty, więc teoretycznie może też arty mogłyby nam tutaj pomagać. Progetto wyjeżdża, daje mi jedną pestkę z pocisków podstawowych. No, tutaj pojawiają się kolejne czołgi. Zaczyna się robić nieciekawa sytuacja. My w sumie jesteśmy z malinowym tylko we dwóch. Gdyby te wrogie maszyny trochę lepiej zagrały, gdyby trochę lepiej pomyślały, no to mogłyby się na nas wylać i momentalnie by nas tutaj poskładano. Ale jeżeli przeciwnik czegoś takiego nie robi, to tylko mu przyklasnąć. A naprawdę potrzeba czasu, by tym czołgiem móc zrobić odpowiednie uszkodzenia. Po pierwsze, dlatego że macie słaby DPM, więc no, każda pestka wymaga odpowiedniego czasu ładowania. Druga sprawa to, że ze względu na słabą stabę plus kapryśność armaty, często te pestki no, albo oddacie w niepełnym skupieniu, co zmniejsza szansę na trafienie, a nawet jeżeli traficie przy skupieniu pełnym, no to też przy takiej celności one potrafią latać wszędzie, tylko nie tam, gdzie sobie życzycie. Niestety mój plutonowy, czyli malinowy, już tutaj nam wykitował, ale jego śmierć nie do końca pójdzie na marne, dlatego że teraz tak naprawdę będzie użyteczny dla mnie dużo bardziej niż w większości bitew, w których ze mną uczestniczy, bo jego wrak zrobi lepszą robotę. Będę mógł do tego wraku się sideskrapować. Niestety Istrza wie, gdzie mnie strzelać, bo widzicie, że dostałem po dachu. Dodatkowo też ma załadowane hity, a na hitach ma też bardzo, bardzo konkretną penetrację. 1975 uszkodzeń na liczniku. Tu oczywiście staram się side'ować. Udaje mi się trafić za 3, ale on też się na mnie tutaj też się mi za to odwdzięcza. Jak widzicie, no już sporo hapeków straciłem, chociaż tutaj też na co warto zwrócić uwagę, że ja tych hapeków mam 1700. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Też to jest zaleta czołgu, o której nie wspomniałem w garażu. Jeżeli sobie to 1700 połączycie z pancerzem, który potrafi coś odbić, to naprawdę nieraz wartości odbijanych uszkodzeń potrafią na tym pojeździe zaskoczyć. 2788 uszkodzeń zrobionych, 2080 odbitych. Kolejna pestka w Bizonte. Sześć do czterech. Dojeżdża teraz Pellegrini i Tygrys. Mamy 7 do 4, 3,5 tysiąca uszkodzeń zrobionych. Wyjeżdżam na Bizontę. On pierwszą pestkę failuje. I teraz już nie był w stanie oddać mi kolejnej. Prawie 4 tysiące uszkodzeń na koncie, ale żadnego fraga. Natomiast mój plutonowy, który przed chwilą jeszcze w tej bitwie uczestniczył, czyli Alhantalas, miał tych fragów 4. Niestety, no z kwadratem nie mógł sobie tutaj jakoś poradzić, no nie miał nic do powiedzenia, wiadomo, kupa spadła z nieba, zrobiła swoje, wyłączyła Alhantalasa i tyle. 9 do 7, ponad 3000 uszkodzeń odbitych, 611 HP-ków jeszcze do dyspozycji, no i jazda, staram się skracać do bazy wroga, chociaż zastanawiałem się, co będzie z tym Lynxem, który jeździ w okolicach 130 PM i naszego kapa. Bałem się też trochę, że no niestety przy tylu HP-kach dwa dobre splesze od arty i mnie nie będzie, ale zaryzykować trzeba było. Część mojej drużyny chyba nie bardzo wie, czy się cofać, czy cisnąć razem ze mną, więc wykorzystuję to, żeby zyskać trochę na czasie i być bliżej przeciwników, co nie jest wcale takie oczywiste na tym czołgu. Bo pamiętajcie, że mam tu założone różowe turbo, a ten pojazd nawet z różowym turbo,
no niestety za bardzo nie jeździ. Jest to solidny muł. Nie wyobrażam sobie gry tym czołgiem bez turbiny, bez turbo. Wyjechałem teraz bokiem pod KPZ-a. Oczywiście strzały z biodra, no można oddawać, ale to jest szansa na trafienie jest naprawdę nieduża, ale czasami jak to w WOT-cie, nawet ten strzał tak rozwalonym działem jak ten wejdzie. Teraz właśnie strzał w Esterfała, ponad 4000 uszkodzeń zrobionych, 11 do 9. Zjeżdża tutaj szwedzka premka. Przyhamował, daje mu strzał i z dużym fartem, bo udaje mi się go podpalić, a kolega jeździł bez gaśnicy, dzięki temu ja przeżyłem. 4910 uszkodzeń na koncie, GW Tiger P skupiam, dobijam go, to jest mój drugi frag na koncie, przekraczam 5000 uszkodzeń. No i jeszcze gdzieś tutaj oczywiście powinna być druga artka, ale też muszę uważać, mam tyle HP-ków, że byle splash mnie wykończy. Wyjeżdżam na M40, dobijam ją, trzeci frag. No i zostaje nam jeszcze tylko jeden pojazd kołowy. Zastanawiałem się, czy FV sobie poradzi. I poradził, wygrywamy 15 do 9, zerknijmy na rezultaty. Screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, ponieważ była to moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Z tego co kojarzę, to chyba też moja pierwsza taka fajniejsza bitwa na tej nowej mapie. Dodatkowo medal Paskucciego, duży koliber oraz stalowa ściana. Nie miałem żadnej asysty, ale uszkodzeń własnych 5493. To jeżeli jeszcze dorzucimy tutaj 3 fragi, dało to łącznie 1576 punktów bazowego expa, czyli całkiem przyjemny wynik z dość solidną nadwyżką, jeśli chodzi o odznakę mistrzowską asa pancernego w tamtym dniu. Alhandalas, drugi damage, no mojemu plutonowemu nie poszło, kolejnemu, czyli malinowemu ludzikowi nie poszło już tak dobrze, no ale każdemu się może zdarzyć. 18 strzałów oddanych, 17 trafionych, 14 z penetracją. Zwróćcie uwagę, że wszystkie uszkodzenia zrobione na blisko, zablokowane przez pancerz, ponad 3000 uszkodzeń na czysto z różnymi bonusami, zrobione 124 tysiące kredytów, expa wpadło 2600. No i moi mili, to tyle jeśli chodzi o tą K2. Pokażę wam jeszcze te ulepszenia polowe, o czym zapomniałem, czyli utrzymanie prędkości przy jeździe, poprawa celności, zmniejszenie, czyli tutaj nie zasięg widzenia, tylko zmniejszenie ogłuszenia. Jeśli chodzi o zasięg widzenia, no to z tą załogą, tymi racjami bojowymi mam 372 metry, czyli też lipa, to można dorzucić jako kolejny minus. No nie, no nie jest to wybitna premka. Dość śmiesznie, jeżeli porównamy sobie, że parę tygodni wcześniej do gry weszła Bezeta 176, ale no, Wargaming potrafi naprawdę miotać się od lewej do prawej. Jeżeli macie ten czołg w garażu, jeżeli zdobyliście go na licytacji, na aukcji, napiszcie mi proszę w sekcji komentarzy, co wy o nim sądzicie. Sekcja komentarzy należy do was, będę wdzięczny za waszą aktywność. Wiem, że mało tutaj filmów ostatnio, więc tym bardziej dziękuję wszystkim osobom, które zostały na Patronite, dziękuję wszystkim osobom, które zabrały mnie na wirtualną kawę. Jeżeli macie media społecznościowe, zachęcam do dołączenia do mojego Facebooka lub też do Instagrama. Linki do tych mediów społecznościowych macie, jak zawsze, w opisie. Tyle ode mnie, życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się, cześć!